Hejho, witam z polanki sosenkowej z księżycem w tle. Tutaj może mało widać. Chyba się nie uda pokazać tego. O, jest tutaj, widzicie, ta biała plamka to jest księżyc. Jak niektórzy mówią, nie jest to księżyc, tylko odbicie w lustrze nieba. Ja tam nie wiem, co to widzę. Sprawdzałam swojego czasu, na ile zgadza się oświetlenie księżyca z niebem. No i rzeczywiście się czasami średnio zgadza. Na przykład teraz, no nie wiem, czy widzicie to, no nie potrafię wam tego pokazać dokładnie. Sprawdźcie sobie, jaka jest faza księżyca. On jest tak jakby pod kątem, widzicie? Po skosie jest to. Tak jakby słońce oświetlało księżyc po skosie, tak? Od góry. A gdzie jest słońce? Słońce jest tu. Ani po skosie, ani z góry, tylko raczej na płasko. Więc widać, że coś tu się nie zgadza. Aczkolwiek może to tylko takie złudzenie, tak? Ja jakby się nie chcę kłócić z rzeczywistością, tylko widzę, że mi się po prostu nie zgadza umiejscowienie słońca fizyczne z widokiem księżyca. Z jego oświetleniem, tak? To tylko to chciałam powiedzieć. A druga sprawa, to pewnie bardzo czekacie na moje zdanie na temat sytuacji, jaka się dzieje, no więc wolałabym nie powtarzać propagandowych ustawek, to też nie będę tego robić. Natomiast mogę powiedzieć, co widzę, tak? No, w mojej okolicy rzeczywiście przybyło tak zwanych uciekinierów, ale przeważają kobiety z dziećmi. Naprawdę mężczyzn zdarzają się, ale to są raczej mężczyźni, którzy już tu byli i ściągnęli do siebie swoje rodziny, tak? W tych kategoriach. Więc jeżeli widzicie na przykład, że są rodziny ukraińskie i są one pełne, tak? To nie znaczy, że faceci stamtąd uciekli, tylko oni już tu byli, na stałe mieszkali i sprowadzili rodziny i wynajęli im mieszkania, tak? To nie zawsze jest tak, że to od razu, bo widzicie, propaganda lubi wam wmawiać, że zaraz was wyrzucą z własnych mieszkań, tak, i tak dalej, a to tak nie działa. To tak nie działa. Po pierwsze, oni już tu byli, tak, mniej lub bardziej nieformalnie, tylko trzymali z oszczędności swojej rodziny na wschodzie, bo było tam po prostu taniej i wysyłali pieniądze. To jest dokładnie tak samo jak Polacy pracujący w Niemczech czy tam w Norwegii, tak? Gdzie generalnie wynajem jest drogi, tak? Nie mówię o Wielkiej Brytanii, bo tam to jak ktoś pojechał do Wielkiej Brytanii, to już zazwyczaj całą rodziną i tam został. Ale mówię raczej o takich bliskich nam, bliższych nam krajach, to zwłaszcza w Niemczech tak jest, że ludzie mieszkają po polskiej stronie, polskie rodziny, tak? Głównie na zachodzie Polski, a pracują za granicą, tak? Czyli po prostu jeżdżą do pracy, wracają na weekend do domu, tak? Ale ich rodziny są tu. I gdyby na przykład była taka sytuacja, że rodziny stąd musiały uciekać, to oni już tam mają mieszkania, tak? I dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku uciekinierów. Natomiast mało jest takich ludzi, którzy uciekło z terenów objętych samą wojną, tak? Znaczy, to jest w ogóle dziwne, bo tak jakby to jest pierwsza w dziejach taka, nie, no nie pierwsza w dziejach, ale generalnie takich sytuacji paniki przed czymś, co może nadejść, było w historii trochę, tak? Natomiast teraz mamy taką sytuację, że my kompletnie nie wiemy, co jest tam, co się tam dzieje, ale to tak kompletnie, wydawałoby się, że w erze powszechnej dostępności do telefonów powinno coś się pojawiać, tak? A pojawiają się te same takie wiralowe, tak? Wiralowe, nakręcane często w innych krajach, w innych częściach świata, albo w innych miastach. No ewidentnie jakby publika domaga się wizji, no bo jakoś tak nas przyzwyczaiły media do wojny w Syrii, tak? Do wojny w Palestynie, tak? Bombardowanej przez pewien kraj z gwiazdką i jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy wizję, że mamy jakiś przekaz, tak? A tutaj z tym przekazem jest właśnie jakoś tak krucho i żadna webkamerka ze wschodu nie działa. To znaczy działają kijowskie, no to sami sobie możecie sprawdzić.
Niektórzy ludzie twierdzą, że dopuszczają ten sam obraz non-stop. No dobra, też tak może być. Ja jakby nie neguję, podrabiać sygnał z webkamerki można bardzo łatwo, ale w takim razie dlaczego nie podrabiane są systemy z kamerek na wschodzie, tak? Tylko z Kijowa, więc uważam, że akurat to jakimś cudem działa i dobrze pokazuje na przykład, że się zgadza prognoza pogody, na przykład pewne rzeczy można weryfikować, tak, że na przykład pada śnieg według radarów i tam rzeczywiście pada śnieg na webkamerce, tak, to takie rzeczy można sprawdzać. Także weryfikujcie takie informacje, nie wierzcie we wszystko, co widzicie, tylko właśnie sprawdzajcie widoki na przykład z kilku kamer, bo ciężko jest zapętlić jednocześnie obraz z wielu kamer naraz, tak? A tu akurat mamy taką wygodną sytuację, że tamtych kamer jest całkiem sporo, bodajże 4 nadające non-stop. I nie patrzcie na ten główny budynek, który jest widoczny, tylko patrzcie na horyzont, czy tam jest jakiś dym, tak? Czy na przykład nocami widać jakieś błyski. No, z poziomu Kijowa błyski powinny być widoczne przynajmniej po wschodniej stronie, tak? I po północnej. Przede wszystkim po północnej. Więc to tak, na co patrzeć, tak? Bo oglądać sobie widoczki to może można każdy, ale jeszcze trzeba zwracać uwagę na takie drobiazgi, tak? I właśnie zwracam wam na to uwagę. No więc ja niestety nic tam nie widzę. Wiem, że były jakieś rzeczy się działy, tak? Ale kurczę, no na moich webkamerkach tego akurat nie udało się w żaden sposób zaobserwować. No, natomiast bardzo ciekawe rzeczy na flyradarze widać. Natomiast te rzeczy, które widać na flyradarze, nie mają odzwierciedlenia w mediach, co ciekawe. To znaczy media jakoś tak nie chcą w ogóle na ten temat mówić, co się tam dzieje, ale coraz więcej ludzi na ten flyradarek sobie patrzy. No i zadają niewygodne pytania, na przykład co samolot prezydencki, to znaczy prezydencki, samolot, który jest używany między innymi do wożenia prezydentów i wiceprezydentów i głównych polityków amerykańskich, tak jest opisane w sieci, co on robił z 4 na 5 marca w Kiszyniowie. W tym samym czasie tam jeszcze parę innych samolotów lądowało, a ponieważ zaczęło to zwracać uwagę mediów, to teraz wszystkie interesujące samoloty lądują nie w samym Kiszyniowie, tylko przy granicy z Mołdawią, na granicy rumuńsko-mołdawskiej, tak? Tam jest takie lotnisko, rany, nie powiem wam tego miasta, bo to jest tak jakoś dziwnie, nie chcę przekręcić, dlatego że na tle radarze jest napisane inaczej. My to mamy w Wikipedii opisane inaczej. Rumunii pewnie po swojemu to nazywają. Nie chcę po prostu tego wypowiadać, ale to jest takie lotnisko tuż przy granicy z Mołdawią. No bardzo łatwo je zauważyć, bo tam po prostu ląduje samolot za samolotem, tak? To sobie obejrzycie to lotnisko. Drugie lotnisko do obserwowania to są dwa lotniska na południu Polski, to znaczy jedno w Rzeszowie, drugie w Mielcu. Tam się pojawiają ciekawe rzeczy. Jeśli chodzi o Okęcie, to czasami coś kursuje między właśnie Rzeszowem a Okęciem, albo między Mielcem a Okęciem, że na przykład czasami leci nie do Rzeszowa, a do Mielca, tam ląduje i z Mielca na przykład jakiś inny samolot leci. No, oprócz tego są typowe takie cysterny z paliwem, tak, dla odrzutowców i one regularnie w ciągu dnia latają nad Polską, na wschodzie i na południu oraz na powiedzmy w środkowej części Rumunii. No to taka, żebyście się nie zdziwili, o jaki straszny samolot, teraz już leci, zaraz wszyscy zginiemy. Nie, one latają od 2 tygodni, możliwe nawet, że latają dłużej. Bo powiem wam, że miałam przerwę w oglądaniu flyradara i to jest moja ulubiona strona od wielu, wielu lat. Ale jakoś tak miałam co innego, jakby nie przegapiłam ten moment i po prostu nie wiem, co się działo przed tą całą sytuacją, czy one już latały wcześniej kilka dni, czy zaczęły latać dopiero później. W każdym razie one już tu były w momencie, kiedy ogłoszono tę sytuację. Czyli jakby nie to, że one przyleciały dopiero po i wszyscy byli zaskoczeni. Nie, ewidentnie nie było żadnego zaskoczenia w tym, co się działo i wszystkie samoloty już tu czekały z pełne paliwa, pełne żołnierzy, tak? Czy co oni tam wożą, nie wiem, może meble, a może zapałki, tak, no różne rzeczy można wozić takim sprzętem, niekoniecznie bombki choinkowe, tak, no i
No i to tyle, tak? Z takich ciekawych rzeczy. Aha, no czasami jest jeszcze tak, że czasami latają samoloty z Mińska do Moskwy i z Moskwy do Mińska. Są to zazwyczaj samoloty białoruskich linii lotniczych, rzadziej rosyjskich, ale się zdarzają też rosyjskie. Ale to są raczej oficjalne loty, takie, no nie wiem jak to nazwać. To nie są samoloty wojskowe w każdym razie, to są samoloty cywilne, aczkolwiek politycy tam na pewno coś latają, tak? Co jest jeszcze? Aha, ciekawostka, która mi się rzuciła tak, no pomiędzy, tak? Pomiędzy jednym samolotem a drugim. Otóż lata między Estonią a Polską Antonow. Antonow jest na barwach białoruskich. Tfu, co ja mówię na białoruskich? Na ukraińskich. Na ukraińskich, czyli żółto-niebieskich, tak? O, taki bardzo duży samolot. Nie wiem dlaczego z Estonii, ale podejrzewam, że właśnie tam siedzi pewna osoba grająca na fortepianie częścią ciała, tak? Kto ogląda stream Gabriela, to wie o kim ja mówię. No powiem wam, że po obejrzeniu tego filmu to już mi trochę wszystko opadło. Zawsze do tej pory uważałam, że to Polska wygrywa, jeśli chodzi o najgłupszego pajaca, tak? Jeśli chodzi o jakby konkurs na aktora, tak? To wydawało mi się, że Polska wygrywa i chociaż powiem wam, że stawka z makaronem była naprawdę wysoka, ale ostatnio wydawało mi się, że jednak nasz, tak? Wygrał podium, po czym właśnie niestety został zdeklasowany przez pana ze wschodu. No ja bardzo współczuję Ukraińcom, bo tak samo jak zresztą współczuję Polakom, tak, nam też współczuję, generalnie w wielkim skrócie władzy, tak. Kanadyjczykom też współczuję, Australijczykom też współczuję, no komu ja jeszcze mogę współczuć? No Rosjanom też oczywiście współczuję, jak wszystkim po kolei, Białorusinom może trochę mniej, tu w przypadku tego władcy, co najwyżej ma ciekawe podejście do rządzenia krajem. Ja tego nie do końca popieram, ale też nie krytykuję, bo są dużo gorsi od niego. Tak to powiem. No nie wygląda to dobrze, tak? Ale też nie wygląda to tragicznie. Zobaczcie, jakie mamy piękne niebo. Cudowne niebo jest. Od 2 lat takiego nieba nie widziałam, to znaczy jak był ten wielki locio, tak, lodziołno, co nam kazali siedzieć w domach i lasy zamknęli, tak, to jeszcze był taki moment przed zamknięciem lasów, jak wszyscy właśnie siedzieliśmy w lasach i na polankach i było takie same niebo. Potem to się skończyło, samoloty znowu zaczęły latać i znowu było ciężko o takie pejzaże, a teraz znowu mamy spokój, także są też pozytywy w całej tej sytuacji. Jest piękna pogoda, jest takie fajne, rześkie powietrze. W ogóle nie wiem, czy wam nie umknęła taka sytuacja, że była jakaś akcja w zakładach azotowych Puławy. Podejrzewam, że te zakłady to jest taka trochę przykrywka, bo nie wiem, czy wy tam w ogóle byliście. Ja kiedyś byłam w okolicy tych zakładów. No, działają nadzwyczaj prężnie, powiedziałabym. Jest to bardzo duży zakład, ale mam wrażenie, że tam jest drugie dno i że tam oprócz tego, że są zakłady azotowe, to jeszcze inne rzeczy się tam dzieją. Nie wiem jakie, ale takie mam przeczucie, tak? To często jest tak, że takie ogromne zakłady związane z produkcją czegoś zupełnie niewinnego, często też służą do innych celów. To żadna tajemnica we wszystkich krajach. Tak jest, tak jak jest na przykład w sumie nadal jest z elektrownią w Czarnobylu, tak, to jakby tego jest więcej. Słyszałam też takie plotki, że praktycznie każda elektrownia jądrowa jest jednocześnie fabryką broni jądrowej, ale to chyba już jednak przesada, bo do tego rzeczy potrzeba jednak więcej infrastruktury niż tylko jedna mała elektrownia, ale kto wie, co ta elektrownia zasila oprócz takich normalnych rzeczy. Tym bardziej, że oni zaczęli je ostatnio wyłączać, to znaczy, no po pierwsze Japończycy zaczęli wyłączać, ponieważ się przerazili po Fukushimie, jak łatwo im małe tsunami, nawet sztucznie wywołane tsunami może rozwalić kraj jedną falą, tak? I zaczęli stawiać na technologie bezpieczne, tak?
wypadku kataklizmów, co im się bardzo chwali. Niemcy po cichu też wyłączają atom, a u nasi ciągle jeszcze nie zbudowali atomu. Nie wiem w ogóle, czy wiecie, gdzie jest atom, to znaczy, gdzie są atomowe elektrownie w Europie. Polecam wam sobie przyjrzeć się na mapie, bo wokół Polski jest bardzo dużo takich elektrowni. Raz, że są w Niemczech, dwa, że są w Czechach i na Słowacji, także generalnie one są wszędzie dookoła nas. Na Ukrainie oczywiście też, tak. Chyba Białorusi też. Ale przy Białorusi to chyba nie ma jakiejś bardzo blisko granicy. Ale generalnie jak się patrzy na mapę Polski, to my jesteśmy taką białą atomową plamą. No w ogóle jesteśmy taką plamą na mapie, wiecie, jak patrzę czasami. Taka plama, gdzie się mało rzeczy robi. Mało rzeczy... takich energetycznych, tak? A węgiel sprzedajemy na zachód i musimy go importować z Rosji, tak? Ale właśnie a propos, bo to pewnie widzieliście, że te wielkie sankcje polegają na tym, że grozimy paluszkami, ale to, z czego Rosja żyje, czyli tam węgiel, czyli tam ropa, czyli pewnie też trochę uranu sprzedają, tak generalnie te wszystkie najważniejsze surowce rosyjskie nadal sobie lecą grzecznie na zachód i zachód nie będzie ryzykował swojego bezpieczeństwa energetycznego dla jakiegoś takiego małego państwa na wschodzie. No to jest tragedia, to jest tragedia. No my jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, dlatego nie możemy się dać wpędzić w ten cyrk, tak? Bo to nas zbombardują, a nie kraje na zachodzie, tak? To jest stary numer. Także o. No co się dzieje? No trochę im coś nie wyszło. To widzę na 100%, że im nie wyszło, bo są nerwowi. No najlepiej to było widać po tym streamie, który odwiedzili ludzie od Gabriela, tak? Już ich momentalnie, nawet ich nie wyciszali, nie kasowali, momentalnie dostali bany za to, co pisali. To znaczy, że się przerazili tym, co oni napisali, tak? A wy wszyscy wiecie, co napisali. Zupełnie niewinne pytania o pewien kociołek, tak? Pewien kocioł w pewnej miejscowości, tak? Jest tam niewesoło. Ale z jakiegoś powodu media milczą na temat tego fragmentu kawałka planety, tak, Ziemi. Tak, nie ma tego tematu i to tak zawsze działa, że generalnie propaganda mówi zazwyczaj to, co nie jest. Czyli jeżeli propaganda mówi, że kwitną zielone groszki, to możecie być pewni, że nie kwitną. Jeżeli na przykład rząd mówi, że o spokojnie, radzimy sobie ze wszystkim, to znaczy, że sobie kompletnie z niczym nie radzi. Tak? Takie rzeczy można wyłapywać. Bo gdyby sobie rząd radził, to by nie musiał wydawać takich komunikatów, prawda? Więc to jest analogiczne. Jeżeli są wygłaszane komunikaty o zwycięstwach, których w żaden sposób nie da się potwierdzić, tylko są one gołymi komunikatami, nawet bez podania źródła, no to możecie wiedzieć, że to zwycięstwo raczej jest klęską. Tym bardziej, jeżeli ucisza się przeciwną stronę, tak? To bardziej tak. Bo jeżeli mamy różne niezależne źródła, które w jakiś tam sposób pewne informacje potwierdzają, to możemy liczyć na to, że one nie są w zmowie, tak? Ale jeżeli mamy masowe kasowanie jednej strony tak na zapas, bo jeszcze coś powie, no to znaczy, że jest generalnie burdel. I tak mniej więcej można, myślę, opisać sytuację. Burdel, nikt nic nie wie, nic nie rozumie, wszystko się posypało, trzeba histerycznie utrzymywać jakby masy w przekonaniu, że wszystko jest w porządku, bo masowa panika mogłaby bardzo źle podziałać na sytuację w kraju, więc lepiej ludziom dawać taką papkę gotową, bezpieczną, żeby sobie spali spokojnie, tak? I nie zaczęli rozwalać wszystkiego w panice, nie zaczęli okradać sklepów, tak? No to są takie socjotechniczne rzeczy, które zna każdy rządzący krajem. Także to akurat jest dobrze, takie wiecie, uspokajanie trochę ludzi, że wszystko jest pod kontrolą, ale prawdę mówiąc wcale nie jest. To tak, bo nie trzeba by było nikogo uspokajać. To tak tyle mam do powiedzenia. Chyba więcej już nic. Dzisiaj chyba będzie stream o Gabriela, ale nie wiem kiedy wgram ten film na YouTube'a. Więc no.
Poza tym możliwe, że będą nam wyłączać jednak kanały. Discord ma być 28 marca bardziej filtrowany, więc bardzo uważajcie na to, co wrzucacie. Nie wrzucajcie takich luzem dziwnych filmików, tylko raczej własne materiały, tak jest bezpieczniej. Może skupiać się bardziej na historii, tak? Nie powtarzać tych wszystkich informacji masowo, tak jak leci. No chyba, że macie własny, prywatny Discord założony nie na numer telefonu, to zawsze można założyć na inny, tak? Bo Discord można zakładać bez telefonu. Ma to swoje plusy. Po prostu jakiegoś, że tworzycie sobie maile i tam rozsyłacie info po znajomych, tak? To jakby to jest łatwiejsze. Ale mogą to uciąć tak jak ucięli na Google'ach, tak jak ucięli na Face'ie, tak jak ucięli na Twitterze. No dużo jest takich sytuacji. Także cenzura dopiero się zacznie, tak? Teraz to się dopiero tak przyczepiają. Wszyscy skończymy na TikToku, tak? Się śmieję. Bo TikTok jest chiński i chińskie serwisy trochę trudniej wyłączyć. I trochę trudniej cenzurować, tak? Tak samo jak im, no z tego co wiem, to Telegram już jest cenzurowany, tak? I to taki mocno. Więc nie ma co się dziwić, że ludzie uciekają na TikToka, tak? I na w ogóle różne serwisy do grania online, tak? Tam, gdzie można streamować, jakieś tam, no pewnie tak trzeba będzie robić, ale na razie nie piszcie wprost, piszcie o pogodzie, ładną mamy pogodę, prawda? To jest w ogóle film o pogodzie. Dzisiaj mamy piękną pogodę, wiosna idzie, co prawda jest mróz chyba -1 w cieniu, ale na słońcu jest chyba +15, tak to odczuwam. Naprawdę jest przyjemnie. Życzę Wam wspaniałej wiosny. Na Wielkanoc pewnie coś odwalą, ponieważ trzeba popsuć wszystkie święta solarne i lunarne, tak? Generalnie władza psuje wszystko, co się wiąże z kulturą, która była do tej pory, a święta religijne są częścią tej kultury, więc będą je podmieniać na inne, będą odwracać ludzi jakby od patrzenia w niebo, tak? Nie patrzcie w niebo, patrzcie w czarne skrzynki, tak? No więc ja tak mówię, popatrzcie właśnie w niebo. Na niebie się dzieją różne ciekawe rzeczy. Trzeba tak trochę popatrzeć, pooglądać się, bo na przykład nie wszystko, co widać na flyradarze, to prawda. Prawdopodobnie część samolotów wcale nie lata, chociaż oficjalnie tam się wyświetla, a z kolei część samolotów lata, chociaż nie widać ich na tych radarach, tak? To po prostu. Ale w ogóle jakoś tak mało lata, powiem Wam. O wiele mniej lata niż zwykle w tej części Europy. Co też jest na pewno jakimś wyznacznikiem czegoś. Dobra, rozgadałam się. Film ma ponad 20 minut i tak nikt nie będzie słuchał do końca. Także cześć, wesołej wiosny. Może jeszcze coś nagram później. Cześć, hej.